Leal zobaczył drugą żółtą kartkę i także musiał opuścić plac gry przed końcem. 13 tysięcy ludzi, lider z Nicei kontra walczący o utrzymanie we francuskiej elicie Rennes. Nieoczekiwanie sporo wolnych krzesełek na stadionie w Nicei, jakby kibice przeczuwali, że nie będzie to spotkanie na najwyższym poziomie. Pamaro, Gagné, jakżeż niewiele brakowało, a udałoby się strzelić bramkę zespołowi Nicei. Popatrzmy raz jeszcze, to była najlepsza okazja do zdobycia bramki w tym w sumie nieciekawym spotkaniu. Nicea remisuje z Rennes 0-0. Nicea niepokonana od 7 spotkań w rozgrywkach francuskiej ekstraklasy.